Przyjeżdżają do nas ludzie ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, z różnych części świata. Podczas wizyty w Polsce zwiedzają obozy zagłady, biorą udział w Marszu Żywych. Postrzegają Polskę jako jeden wielki grobowiec, cmentarz. Uważam, że jest to niekompletny obraz. Jest dla mnie oczywistym, że wszyscy powinniśmy zobaczyć obozy zagłady i oddać hołd tym, którzy zginęli. Jednak równie ważnym zadaniem jest pokazanie przyjeżdżającym tu Żydom, że tutaj, na tych ziemiach, przez wieki rozwijała się wspaniała żydowska kultura. I to właśnie Polska, pomimo wielu problemów, była najlepszym miejscem dla rozwoju kultury żydowskiej. Chcemy, aby młodzi ludzie powracający do Izraela mieli tę świadomość. Chcemy, aby poczuli się dumni, podziwiając to, co pozostało po czasach świetności wspaniałej kultury żydowskiej. Mam nadzieję, że ta wystawa uzmysłowi nam fakt, iż można było być i nadal można być jednocześnie Żydem i Polakiem. Wystarczy zdać sobie tylko sprawę z tego, że żyjemy w wielokulturowym świecie. Mieliśmy grupę z Australii, właśnie ludzi w wieku 50 lat do 80, czyli osoby, które same przeszły przez Holokaust, przez na przykład obozy w Oświęcimiu, Treblince, Majdanku czy inne, i ich dzieci. Oni później jechali do Izraela i słyszałam od naszej znajomej, że opowiadali w Izraelu, jak wyglądały te ich spotkania w Polsce, jak zmieniła się ich percepcja Polski, Polaków, tego, że nikt ich nie obrzucił kamieniami, wyzwiskami. To były sporadyczne przypadki. Wiadomo, zauważają napisy na ścianach, na murach antysemickie. To tego nie negujemy, ale zmieniają swoje podejście. Pracowałem na statku radzieckim na Pacyfiku za komuny i przez to zwiedzałem Azję. I nie wiem, w ogóle nie znam chińskiego języka, ale smutno mi było, było mi ciężko, byłem poza domem. Przychodziłem do takiej babci, która miała sklep i gadaliśmy sobie, ona swoje. Ja jej mówiłem, słuchaj, dzieci, tęsknię, ona mnie głaskała. No, wiesz, bariera językowa może przestać istnieć, jak ludzie mają jasne spojrzenie. No. Wydaje mi się, że takie spotkania, takie konferencje, takie panele dyskusyjne są bardzo potrzebne, żeby stworzyć jakieś płaszczyzny dialogu. Nasz zmarły papież Jan Paweł II, człowiek mediów, który również media wykorzystywał w swoim procesie dialogu, znakomicie zrozumiał, czym jest islam i czym jest dialog. Bo przecież z jednej strony nie można go oskarżyć, że nie troszczył się o chrześcijaństwo i o kulturę chrześcijańską, czynił to, ale z drugiej strony rozumiał, że prawda chrześcijaństwa, przynajmniej chrześcijaństwa współczesnego, polega też na tym, aby w umiejętny sposób dialogować, czyli nie zgadzać się czasami na przykład z rządem jednego lub drugiego państwa, potępiać pewne akcje, na przykład militarne, a z drugiej strony spotykać się, a nawet organizować wspólną modlitwę. Myślę, że można być dobrym katolikiem i przestrzegać nakazów swej religii, mając równocześnie pozytywne nastawienie do innych religii. Bez potrzeby rezygnacji z własnego katolicyzmu możemy rozwijać w sobie zainteresowanie innymi religiami czy też filozofiami. Będąc wierny nakazom swej religii, możemy równocześnie przystąpić do prowadzenia dialogu międzywyznaniowego. Moim zdaniem jest to najwłaściwsza droga prowadząca do tego, aby uczynić ten świat lepszym. Wielokulturowość europejska, która nam się przydarzyła, dzięki Bogu zresztą, po dziesięcioleciach takiej monokultury narzuconej, jest bardzo interesującym dla chrześcijanina okresem, kiedy właśnie wiara może wykazać swoją siłę integrującą, może dostarczyć pewnych strategii dialogicznych, jak radzić sobie z sytuacją konfliktową. Więc moje doświadczenie mi podpowiada, że Kościół ma tutaj dużo do powiedzenia. I wtedy być może chrześcijaństwo, które będzie jednym z głosów, nie będzie tym
głosem jedynym, zabrzmi w symfonii wielu religii, wielu kultur swoim niepowtarzalnym głosem, ale właśnie wpisanym w mozaikę wielokulturową. I dla mnie to jest czymś fascynującym. It is very, very difficult to teach tolerance, to teach. Myślę, że to niezwykle trudne zadanie uczyć ludzi tolerancji. Prawdopodobnie jednym z najlepszych sposobów na to jest stwarzanie okazji do spotkań dla ludzi pochodzących z różnych kultur. To daje możliwość wymiany poglądów, spojrzenia na dany problem pod wieloma aspektami. Myślę, że to najefektywniejszy sposób uczenia tolerancji. I właśnie dlatego nasza organizacja British Council próbuje na różne sposoby ułatwiać nawiązywanie kontaktów międzykulturowych. Ważne jest, aby ludzie poznawali inne sposoby myślenia czy też działania. Stworzenie pewnych sieci i współpracy organizacji jest zadaniem bardzo trudnym i w bardzo wielu projektach jest to pewne założenie wzmocnienia organizacji, utworzenia pewnego rodzaju połączeń pomiędzy samorządami, rządem, szkołami i organizacjami, ale zwykle jest to marzenie. Natomiast tutaj rzeczywiście się to spełniło w sposób dla nas zaskakujący. Organizacja z Myślenic potrzebowała wsparcia i rzeczywiście uzyskała je od uczestników reprezentujących inne organizacje pozarządowe. Wspólnie będą realizować program dotyczący wielokulturowości. Projekt Czemu winni są inni, realizowany w Myślenicach, jest jednym z sześciu, które otrzymały dofinansowanie British Council. Ze względu na wysoki poziom prac przygotowanych przez uczestników kursu, wsparcie finansowe otrzymało więcej projektów niż wstępnie planowano. W ten sposób udało się zrealizować jedno z głównych założeń projektu Wielokulturowa Europa, którym było wprowadzenie w życie konkretnych strategii wypracowanych podczas serii zajęć trwających od marca do czerwca 2005 roku.